Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie, ja nazywam się Auro17, to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play DMC Devil May Cry. Tym razem zabieramy się za DLC Upadek Vergila. Tutaj nie ma co gadać, ono opowiada pokrótce historię Vergila po przegranej z Dantem. Jest to dość smutna historia, zresztą sami się o tym przekonamy. No ale niestety fabuła jest tutaj dość płytko opowiedziana, więc trzeba dużo rzeczy po prostu sobie samemu dopowiadać. No więc to tyle, tak? Zaczynamy, proszę ja was, nową grę. Na łowcy demonów. Czy chcesz widzieć komunikaty samouczka? Tak, niech będzie. Tylko Vergil. Father, Dante betrayed me. There's nothing left for me here. Dobra, jak widzicie, cutscenki to bardzo specyficzna kreska komiksowa, ale mi się osobiście podoba. Tu Vergila już mamy z większością zdolności tych, które posiada Dante, ponieważ to jest DLC, więc no, jakby kontynuacja. Natomiast zdolności samego Vergila, no mamy srogo ograniczone i na pewno wszystkich nie uda mi się tutaj ogarnąć. Jednak postaram się sporą część, nie do końca pamiętam jak tutaj się Vergilem grało, więc mogę na początku troszeczkę lamić, ale oczywiście postaram się, nie? Chłopie, tragedia. Dawać na ring, frajerzy. Tak jak widzicie, Vergil tutaj posiada troszeczkę, jeżeli chodzi o przyciąganie przeciwnika, to po prostu teleportuje przeciwnika do nas, lub jak się można domyślić, nas do przeciwnika i da mu się uderzyć. Te mieczyki, które właśnie wystrzeliłem, zastępują nam pistolety. Ten unik jest jak dla mnie troszkę, no właśnie, mniej pożyteczny. Aha, tutaj jeszcze nic nie mogę zrobić. Dance, bitch. Ktoś jeszcze? Nie, lecimy dalej. Mamy tutaj też parę znajdziek. Są one jednak nieco inne niż w podstawowym DMC. Tutaj Vergil sobie uświadamia, że
zawsze był tym, który był gorszy. No, duszę akurat mamy, dobra. Ale oprócz tego możemy zbierać krzyżyki zdrowia, które można było w podstawce zdobyć tylko w podstawowej, w ukrytych misjach. Ale tam coś było. Nie było tam czegoś? Tam coś może być. Nice try, ty masz podwójny podskok? Widzę, że nie dysponujesz. Dobra. To się przeleci, tak. Skok, jump ma poważny. Chyba nawet silniejszy ma ten jump, niż miał go Dante. Teraz tak, tam na dole. Trzeba się rozglądać wszędzie, gdzie można. No, sporo pamiętam. Proszę ja was. Z kontentu dodatkowego tutaj. Na razie mam bardzo mało zdolności, więc nie bardzo mogę się tutaj popisać. Tutaj nic nie ma. No także mamy duszę i zdrowie. Tak. Medycyjnie. Nie ma tutaj nic. Wow. Tutaj jeden z dwóch nowych przeciwników. Cień. Śmiało. Żeby można było go bić wręcz, trzeba najpierw troszeczkę w niego postrzelać. Trzeba trafić go w jego serce. Dobra. Tutaj fajnie jest, bo możemy naszych przeciwników jednocześnie, niemalże jednocześnie, bić wręcz i siekać nożykami. Mało zdolności robi swoje. Ty fujaro, chodź tu. Ale Virgil ma chyba, tak mi się wydawało, że Virgil ma dłuższe uniki w powietrzu, bo Dante mógł się tylko kawałeczek odchylić. Co na dłuższą metę niewiele dawało. Tam dalej się idzie. Co się sapiesz, człowieku? Duszyczka. Śmiało, śmiało. Dobra, z ulepszeń na pewno sobie muszę coś kupić. Zdolności, tam. Tu będę się skupiał na tym, żeby nie wykupywać ciosów następnych poziomów, tylko wykupywać jak najwięcej nowych ciosów, żeby można było jak najwięcej podczas jednej gry pokazać. Musimy się dostać tam chociaż. To mi akurat nie wygląda na światło. Tutaj mamy miejsce, do którego nie wiem jaka magia mnie doprowadzi. Aha, taka. Dobrze. Cofam to, co powiedziałem przed chwilą. Ma się tego dobrego skilla, nie? Dobra, Virgil, lecimy dalej. Oczywiście zanim polecimy dalej, to się tutaj trzeba poważnie bardzo rozejrzeć. Nie ma tutaj nic. Taka rozległa przestrzeń, a nie ma kompletnie żadnej znajdźki. Dziwne. Czyli tutaj w takim razie.
Wow. Dobra, to teraz może... Sekundys. O, wypadłeś, ziomek. Like a boss! Na razie nie ma tutaj zbyt trudnych przeciwników. Zostało kółeczko. Ale później się zrobi naprawdę w miarę ciężko. Szczególnie, że jest tutaj drugi przeciwnik, którego poznamy. Drugi nowy. I on mi naprawdę... narobił kłopotu. Mniejszy damage masz niż ten. Jak tu teraz się wrócić? A, tutaj. No tak. Zapomniałem, Magic Teleportation. Trzeba wszędzie łazić na bokach. Rozglądać się. Nie, twierdzę, że wszystko tutaj odblokuję, ale... trzeba szukać jakichś miejsc, w których można było więcej pobiegać. Może bym, kurde, nie wypadł. A ty skurwysynu. Oh yeah. Wydaje mi się, że walka Virgilem jest nieco bardziej dynamiczna. No, ale te uniki niestety są u Dantego, wydaje mi się, nieco wolniejsze niestety. Już. Aha, tutaj mamy ruchomą mapkę. Fiu, fiu. Biegnij, Jezus! Wszystko się zrywa. Dawaj, bracie, dawaj! Uuu, jakiś filtr się włączył śmiesznie. No pewka. Nic nowego. I ta ironia, że zamyka się brama do ich domu, który był opatrzony napisem Paradise, czyli zamyka się droga do raju. Mówię, tutaj pewne rzeczy sobie trzeba dopowiadać. Wow. Tak jak widzicie, on też ma tego samego buffa, który sobie rzuca chociażby tyran albo rzeźnik. Ale spokojnie. O ty skur... Tych też tu chyba nie zabraknie, z tego co pamiętam. Kurde, ilu ich tutaj. Walka Virgilem wydaje mi się, że jest troszeczkę bardziej dynamiczna niż w przypadku
Ale też przez to, że jest bardziej dynamiczna, nie do końca widać cały czas, co się dzieje. Dobra, sypnęło się. Oh yeah! Pierwsza krew przelana. Otwiera się brama do raju, ale to się tak ładnie nie skończy. I to jest koniec pierwszej misji upadku Virgila. Zapowiada się ciekawie, interesująco. Badziewnie, kochany. Co ja tu mogłem zrobić, a czego tutaj nie zrobiłem? Ale to nieważne, przynajmniej udało mi się w jakiś tam sposób pokazać wam to. Okej, to by było tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oglądacie. Pamiętajcie, żyjcie dobrze, bądźcie aktywni. Kocham was wściekle, trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.